Zapraszamy na prezentację złożenia i obsługi kolumny Elite w czasie procesu odbioru spirytusu. Na kołnierzu połóż uszczelkę, na niej szkło, drugą uszczelkę, a całość przykryj kołnierzem z otworami tak, aby otwory pokrywały się z tymi na kołnierzu kolumny. W otwory włóż śruby. Najlepiej robić to w pozycji poziomej, wtedy jest dużo łatwiej. Na każdą ze śrub nakręć nakrętkę. Aby uniknąć naprężeń, najlepiej robić to bez użycia narzędzi i naprzemiennie, tak jak przykręcamy koło w samochodzie. Wszystkie nakrętki przykręć do pierwszego oporu. Nie ma potrzeby dociskania ich, wziernik i tak będzie szczelny. Pamiętaj, że nie musisz go rozkładać do każdego procesu. Kolumna może być przechowywana z założonym wziernikiem. Wlej nastaw do kotła przez dodatkowy wlew, umieszczony na górze zbiornika. Możesz wybrać różne rozmiary wlewu w zależności od tego, czego używasz do transferowania wsadów. Zaślep wlew przez nakręcenie na niego zaślepki. Pamiętaj o użyciu taśmy teflonowej, która zapewni szczelność tego połączenia. W odejście pół cala z drugiej strony wkręć termometr z długą sondą. Mierzy on temperaturę cieczy w kotle. Termometr możesz obracać tak, aby ustawić wygodnie wyświetlacz. Do połączenia zbiornika z kolumną użyj silikonowej uszczelki triclamp, na której postaw dół kolumny, a następnie elementy połącz za pomocą obejmy triclamp. Ściśnij połączenie do pierwszego oporu używając wyłącznie palców. Nie ma potrzeby używania narzędzi ani nadmiernej siły. Połóż uszczelkę na kołnierzu łączącym oba elementy kolumny. Następnie postaw głowicę na kołnierzu, a całość dokręć za pomocą dostarczonych śrub mosiężnych. Dokręć śruby za pomocą nakrętek. Najlepiej dokręcać je naprzemiennie. Nie używaj do tego klucza. Wystarczy siła palców. Pamiętaj, że pomiędzy kołnierze możesz zamontować też różnego rodzaju przystawki. Teraz zajmiemy się przygotowaniem gwintowanych odejść kolumny przez zabezpieczenie ich taśmą teflonową. Zacznij od zabezpieczenia taśmą odejścia termometru położonego w dolnej części kolumny. Następnie zabezpiecz teflonem odejście OVM położone poniżej wziernika. Taśmę nałóż na odejście LM 1/4 cala oraz VM w głowicy. Zabezpiecz również port termometru położony bezpośrednio pod wziernikiem. Na odejście LM nakręć zawór precyzyjny. Położenie zaworu możesz regulować ilością nawiniętej taśmy. Odejście VM w głowicy zabezpiecz zaślepką. Na odejście OVM nakręć zawór. Pozycję jego rączki również możesz regulować ilością nawiniętej taśmy. Zawór zamknij, aby móc wygodnie wkręcić chłodnicę. Nałóż taśmę teflonową na odejście chłodnicy, a na wejście wody do niej nałóż szybko złączkę ogrodową. Wkręć chłodnicę do zaworu. Pamiętaj, że jej pozycję również regulujesz ilością taśmy. Nałóż wąż łączący chłodnicę OVM ze skraplaczem na jedno z odprowadzeń skraplacza szczytowego, a następnie włóż go luźno do kolumny. Pamiętaj, że skraplacz nie może być niczym zatkany. Drugi koniec węża połącz z odejściem chłodnicy OVM. Nie musisz tu używać żadnych opasek zaciskowych, wąż będzie szczelny. Termometr precyzyjny ma trzy kable. Najwyższy, prowadzący do sondy górnej, wkręć razem z sondą pod wziernik. Sondę umieszczoną na kablu środkowym wkręć w dół kolumny.
Górna linia wyświetlacza to sonda górna, dolna to sonda dolna. Najniższy kabel prowadzi do zasilacza. Włącz go do prądu. Podłącz wodę do szybkozłączki w chłodnicy. Na drugie z odprowadzeń skraplacza załóż wąż odprowadzający wodę poza układ. Sprawdź połączenie wodne. Włącz testowo wodę i zobacz, czy nigdzie nie ma żadnych wycieków. Jeżeli są, zlikwiduj je. Tak przygotowany zestaw nadaje się do rozpoczęcia procesu. Włącz grzanie. Podłącz oba kable, jeden od grzałki, a drugi od regulatora, do prądu. Regulator ustaw w pozycję maksymalną do rozgrzania. Temperatura w kotle zacznie wzrastać, podobnie jak temperatura w kolumnie. W pewnym momencie temperatura w kolumnie zacznie wzrastać bardzo gwałtownie. To będzie oznaka początku procesu. Rozgrzanie zbiornika 30-litrowego zajmuje około 25 minut. Po kilku minutach w zierniku zauważysz płyn, który ścieka z rurki refluksu, a następnie zobaczysz zalewanie wziernika, które będzie bardzo burzliwe i postępujące od dołu. Po zalaniu wziernika obniż moc grzania regulatorem mocy tak, aby zalanie we wzierniku ustało. Moc to za każdym razem może być inna. Po prostu obniżaj moc pokrętłem tak długo, aż zobaczysz zatrzymanie zalewania kolumny. Jeżeli zalanie nie chce ustąpić przez dłużej niż jedną minutę, obniż moc regulatorem bardziej. Zalanie jest bardzo korzystne dla procesu. Pokrywa płynem całe wypełnienie, dzięki temu ma ono większą zdolność rozdzielczą, a nam zapewnia to czystszy produkt. Jak widzisz, zalanie powoli ustępuje. Zaczynamy obserwować wyłącznie powrót skroplin na wypełnienie przez rurkę powrotu. Wszystkie zawory w kolumnie obecnie są zamknięte. Przeprowadzamy etap rozdziału frakcji. Nie zwracamy na nim uwagi na temperatury panujące w kolumnie, gdyż mogą być zupełnie dowolne, a odczyt górny i dolny mogą się od siebie różnić. Konkretna temperatura zależy od ciśnienia atmosferycznego, więc nie warto dążyć do temperatur przedstawionych na filmie. Może ona być inna. Nie musimy też czekać na wyrównanie się temperatur. Proces rozdziału frakcji trwa od 30 minut do godziny. Im dłużej będziesz utrzymywał zamknięte zawory, tym krócej będzie trzeba odbierać przedgon i będzie bardziej skoncentrowany. Odwrotnie, jeżeli skrócimy etap rozdziału frakcji, przedgonu będzie więcej, będzie zawierał też więcej spirytusu i będziemy mieli troszkę więcej strat. Dlatego skracanie okresu rozdziału frakcji jest tylko pozorną oszczędnością i warto poświęcić ten czas. Po 30 minutach delikatnie odkręcamy zawór LM w głowicy tak, aby utrzymać odbiór w tempie kilku kropel na sekundę. Tutaj prezentujemy właściwe tempo odbioru przedgonu. Na tym etapie nie zwracamy jeszcze uwagi na temperaturę. Koniec przedgonu najłatwiej rozpoznać poprzez zbadanie go organoleptyczne. Pobieramy próbkę na palce i rozcierając wąchamy. Przedgon pachnie bardzo charakterystycznie. Można też nakroplić krople przedgonu na szklankę z wodą. W dużym rozcieńczeniu znacznie łatwiej wyczuć wszystkie naleciałości, których chcemy się pozbyć. Kiedy przestaniemy wyczuwać aromaty właściwe dla przedgonu, czyli kwiatki, perfumy, rozpuszczalnik i produkt zacznie pachnieć neutralnie, otwieramy zawór OVM. Po kilku chwilach z węża odbioru OVM zacznie wydobywać się czysty spirytus. Po odbiorze około 100 ml sprawdzamy temperaturę dołu kolumny. Temperatura góry nie będzie nas interesowała aż do samego końca procesu. Wiążąca jest wyłącznie temperatura dołu kolumny. Staramy się utrzymać ją w zakresie 0,2 stopnia od tego, co zaobserwowaliśmy po odbiorze 100 ml. I będziemy tak ustawiać zawór OVM, aby do końca procesu była ona taka sama w tym zakresie. Oznacza to, że przy wzroście temperatury o więcej niż 0,2 zawór będziemy delikatnie przymykać.
Temperatura w kotle będzie cały czas wzrastała. Jej wartość zależy od zawartości alkoholu pozostałego w kotle. Po odebraniu pierwszego litru zmieniamy naczynie na nowe. A pierwszy odebrany litr przelewamy do pojemnika zbiorczego. Zawsze warto odbierać w mniejsze naczynia, wtedy w razie jakiegoś błędu nie zanieczyścimy sobie całości. Po odebraniu niecałych 2 litrów temperatura dołu kolumny nieznacznie wzrosła. Przymykamy więc zawór, aby temperatura z powrotem powróciła do niższej wartości ustalonej na początku procesu. Odebraliśmy już prawie 2 litry. Temperatura jest cały czas taka sama jak na początku. Pamiętaj, że twoja może być inna. Znowu zmieniamy naczynie na kolejne, a produkt wlewamy do pojemnika zbiorczego. Zaczynamy odbierać 3 litr produktu. Temperatura dołu kolumny jest w dalszym ciągu taka sama. Dzięki wysokiej dokładności termometru precyzyjnego doskonale i z wyprzedzeniem wiesz, co dzieje się w kolumnie. Temperatura w kotle cały czas wzrasta, ponieważ cały czas odparowujemy z niego alkohol. Pod koniec procesu będzie oscylowała w okolicach 100 stopni. Dokładną zależność tej temperatury od ilości alkoholu pozostałego w zbiorniku odczytasz z wykresu znajdującego się w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kolumną. Możesz dzięki temu zaplanować sobie proces, przygotować naczynia na odbiór i wiedzieć, ile jeszcze zostało ci do odebrania. Pamiętaj, że woda wrze w 100 stopniach przy ciśnieniu tak zwanym normalnym, więc jeżeli twoje ciśnienie atmosferyczne danego dnia odbiega od tego ciśnienia, woda może zawrzeć w temperaturze wyższej bądź niższej nieznacznie od 100 stopni i jest to zupełnie normalne. Podobnie jak to, że temperatura w termometrze może się zmienić razem ze zmianą ciśnienia, na przykład przed burzą. Kiedy zaobserwujesz wzrost temperatury, przymknij zawór. Temperatura powinna wrócić do poprzedniego wskazania. Może to zająć do minuty. Jeżeli temperatura nie chce wrócić, musisz przymknąć zawór bardziej. Pamiętaj, że kolumna ma pewną bezwładność, więc na efekty zmian, takich jak przymknięcie odbioru, trzeba chwilkę poczekać. Pamiętaj również, aby nie regulować mocy grzania. Wszystkie zmiany dokonujemy wyłącznie redukcją odbioru. Odebraliśmy już blisko 3 litry, a temperatura w kotle wynosi 97 stopni. Proces niedługo się skończy. Temperatura znowu wzrosła, więc dokonujemy jednej z ostatnich korekt. Im bliżej końca procesu, tym mniej alkoholu, więc zmiany będą bardziej dynamiczne. Przed tą sytuacją najlepiej chroni dodanie buforu wzmacniającego, który zapewnia mniej więcej stałe nasycenie alkoholem par trafiających do kolumny. Otrzymanie blisko 3 litrów alkoholu zajęło nam niecałe 2 godziny. Zmieniamy naczynie po raz kolejny. I 3 litr otrzymanego produktu wlewamy do pojemnika zbiorczego. Temperatura dołu kolumny znowu nieznacznie wzrosła, więc znowu dokonujemy poprawki odbioru. Po odebraniu blisko 3,5 litra produktu, temperatura wzrosła prawie o 0,5 stopnia. Kolejna korekta odbioru będzie już całkowitym zamknięciem tego zaworu. Kończymy więc odbiór spirytusu. Uzyskany produkt wlewamy do opakowania zbiorczego. Pustą zlewkę wykorzystamy do odbioru pogonu. W tym celu umieścimy w niej wąż prowadzący do zaworu systemu LM. W kotle jest już prawie 99 stopni.
Zawór LM otwieramy w pozycję maksymalnego otwarcia i odbieramy wszystko, co z niego wyleci, do zlewki z pogonem. Proces odbioru pogonu będzie bardzo krótki. Tempo odbioru jest bardzo szybkie. Odbieramy go mniej więcej do osiągnięcia 99 bądź 100 stopni w kotle, bądź dynamicznego wzrostu temperatury w kolumnie, który dojdzie mniej więcej do 90 stopni. Oczywiście wszystko zależy od ciśnienia danego dnia. Kiedy temperatura w kolumnie zbliży się do 90 stopni w jej dolnym elemencie, możemy wyłączyć grzanie i zamknąć zawór LM. Obieg wody zostawiamy jeszcze na kilka minut, aby kolumna się schłodziła. W sumie odebraliśmy około 150 ml przedgonu, 3,5 litra spirytusu i około 400 ml pogonu, który możemy wlać do następnej destylacji. Thank you.